Dzień dobry, nazywam się Marta Tarnawska i witam Was serdecznie na kolejnym już wirtualnym spotkaniu z mistrzem. Mówiłam Wam, że Jan Matejko to jeden z najważniejszych polskich malarzy XIX wieku. Mieszkał w Krakowie w czasach, kiedy Polska była pod zaborami, a jego rodzinne miasto znajdowało się w monarchii austro-węgierskiej. Wspomnieliśmy też o tym, że uwielbiał historię i jego misją, zadaniem, które sobie wyznaczył, było uczenie swoich rodaków historii. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o dwóch obrazach Jana Matejki. Pamiętacie, o czym opowiadały i jakie były ich tytuły? Batory pod Pskowem i Rejtan, upadek Polski. Brawo! Widzieliście, że te obrazy są naprawdę wielkie. Każdy z nich ma prawie 3 metry wysokości i prawie 5 metrów szerokości. Ogromne. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie Matejko je malował? W zwykłym mieszkaniu raczej by mu się to nie udało, dlatego jak postanowił, że będzie malował tak duże obrazy, zaczął od przebudowy swojego domu. Tak, najpierw musiał podnieść sufit w swojej pracowni. To się nazywa poświęcenie dla sztuki. Matejko malował obrazy na płótnie naciągniętym na drewnianą ramę, farbami olejnymi. Kiedy takie płótno było już przygotowane, trzeba było je ustawić na sztaludze, czyli takiej podstawie, która trzyma obraz tak, aby móc postawić go pionowo. Jest jeszcze jedna zagadka dotycząca warsztatu mistrza. Jeżeli obraz miał prawie 3 metry wysokości, to jak Matejko malował jego górne części? Odpowiedź znajdziecie na tym zdjęciu. Przyjrzyjcie się. Widzicie mistrza Jana siedzącego na krześle? Za nim stoją schody. Tak, to były schody zbudowane specjalnie dla niego. Mógł po nich wygodnie wchodzić i schodzić. Miały nawet poręcz. A czy widzicie obraz, który stoi obok niego? To o nim będziemy dziś rozmawiać. Ten obraz również znajduje się w Zamku Królewskim i jak tylko będzie taka możliwość, koniecznie przyjdźcie go zobaczyć. To bardzo ważne dzieło. Opowiadałam Wam, że Matejko malował ważne, ale czasem też tragiczne chwile w naszej historii, jak na przykład Rejtan, upadek Polski. Ale ten obraz przedstawia jedno z radosnych i podniosłych wydarzeń. Do dziś radośnie obchodzimy rocznicę tego wydarzenia. Konstytucja 3 maja. Tego dnia wszędzie wiszą biało-czerwone flagi i mamy dzień wolny od pracy i oczywiście szkoły. Ale co to właściwie jest konstytucja? Czy macie w szkole kodeks ucznia? Na pewno. W kodeksie ucznia znajdują się Wasze obowiązki, czyli że na przykład musicie zmieniać buty, mieć odrobioną pracę domową, ale też Wasze prawa, że macie prawo do nauki, odpoczynku i że nie możecie mieć powiedzmy 8 sprawdzianów jednego dnia. Czyli kodeks ucznia to zbiór praw i obowiązków każdego ucznia. Czym więc jest konstytucja? To zbiór praw i obowiązków każdego obywatela w danym kraju. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było bardzo ważnym wydarzeniem. Polska konstytucja była pierwszym tak nowoczesnym dokumentem w Europie i drugim na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przyjrzyjmy się zatem, jak namalował to Matejko. Pamiętajcie, że będziemy się zastanawiać również nad tym, co działo się wcześniej i później. Na obrazie jest radosny tłum ludzi. Aż słychać te okrzyki i śmiechy. Czy poznajecie budynek, który jest na ostatnim planie? Świetnie, to Zamek Królewski w Warszawie. Ale dlaczego oni są na ulicy? Czy konstytucję uchwalono na ulicy? Oczywiście, ten cały barwny tłum wyszedł już z zamku, a konstytucja już została uchwalona. Czy możecie znaleźć dokument konstytucji? Trzyma go mężczyzna w jasnym stroju z błękitną szarfą. Matejko namalował go tak, że znajduje się prawie na środku. Jego jasne ubranie wyróżnia się od ciemnej tonacji tła. Kim jest ten mężczyzna? Na pewno jest kimś ważnym. Ludzie niosą go na ramionach, tak że jest wyniesiony ponad tłum. Poza tym trzyma tak ważny dokument, pokazując go wszystkim dookoła. Czy to król? Nie, króla znajdziemy za chwilkę. Zobaczcie, co trzyma w drugiej ręce. Laska. Pamiętacie obraz Rejtan, upadek Polski? Tam też ktoś trzymał taką laskę. To jest laska marszałkowska, symbol funkcji marszałka Sejmu. Ale tym razem marszałek jest postacią pozytywną. To Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego, bo tak dziś nazywamy Sejm, na którym została uchwalona Konstytucja 3 maja. Ale dlaczego Matejko namalował jako najważniejszą osobę na tym obrazie marszałka, a nie króla? Król był oczywiście bardzo ważny. Pracował nad dokumentem, podpisał go, ale Matejko chciał podkreślić, że konstytucja została uchwalona przez Sejm, a Sejm jest reprezentantem obywateli. Marszałek jest więc symbolem całego Sejmu, wszystkich obywateli. No dobrze, ale w takim razie, gdzie jest król? Rozpoznacie go po pięknym, czerwonym płaszczu w złote orły. To płaszcz koronacyjny. Tak naprawdę król tego dnia nie był ubrany w ten płaszcz, ale mistrz Jan namalował go w nim, żebyśmy mogli go rozpoznać, odróżnić od reszty postaci. Idzie na czele pochodu, torując drogę. Wygląda dumnie. Przypominacie sobie, jak został pokazany w obrazie Rejtan, upadek Polski? Tam Stanisław August jest smutny i zrezygnowany. Wiemy już z obrazu, że chwilę wcześniej konstytucja została uchwalona przez Sejm w Zamku Królewskim. I teraz radosny tłum posłów, prowadzony przez króla, wyszedł na ulicę, niosąc dokument, pokazując go zgromadzonym ludziom. Ale gdzie i po co oni idą? Jak będziecie na Starym Mieście, spróbujcie znaleźć to miejsce. Dziś wygląda trochę inaczej, ale nazwa ulicy pozostała ta sama. To ulica Świętojańska. Nazwa pochodzi od kolegiaty Świętego Jana, dziś katedry Świętego Jana. Matejko i tym razem namalował, co stanie się za chwilę. Posłowie, senatorowie i król udają się do kolegiaty, żeby zatwierdzić dokument przed Bogiem w kościele. Tak, wiem, że jest jeszcze jeden fragment obrazu, który was niepokoi. Co robi mężczyzna w czerwonym stroju namalowany poniżej marszałka Małachowskiego? Szarpie jakieś dziecko, obok niego są rozsypane karty. To również scena, która tak naprawdę odbyła się wcześniej i miała miejsce jeszcze w salach sejmowych. Wyglądało to troszkę inaczej. Nie wszyscy chcieli, żeby konstytucja została uchwalona. Miała ona wzmocnić nasze państwo, zwiększyć wojsko i spowodować, że będziemy mogli wprowadzić wiele potrzebnych reform. Ale naszym sąsiadom, a w szczególności Rosji, zależało, żebyśmy pozostali słabi. I tym razem część posłów była przekupiona. Jednym z nich był Jan Suchorzewski. Karty rozsypane wokół niego wskazują na to, jak został przekupiony. Poprzez hazard. Jan Suchorzewski jeszcze w salach sejmowych rzucił się królowi do stóp, wołając, że jeśli król podpisze ten dokument, on zabije swojego syna. Spokojnie, chłopcu nic się nie stało. Suchorzewski chciał pokazać królowi, że nie chce pozwolić, aby jego syn żył w kraju, gdzie jest taka zła konstytucja, jego zdaniem ograniczająca wolność. Matejko, żeby przypomnieć tę historię i podkreślić, że nie wszyscy chcieli zmian, przeniósł całą scenę na ulicę i namalował chłopca wyrywającego się z uścisku. Na tą scenę spogląda mężczyzna w czarnym stroju kapłana, wyciągający rękę, jakby chciał powiedzieć: dość, uspokój się. To Hugon Kołłątaj, jeden z najaktywniejszych twórców konstytucji. A co będzie działo się później? Jak zawsze Matejko i tym razem chce nam o tym opowiedzieć. O konstytucję trzeba było walczyć. Przypominam nam o tym nasz późniejszy bohater, bratanek króla, książę Józef Poniatowski, już gotowy do walki, w mundurze, na koniu. Matejko podarował obraz narodowi polskiemu z prośbą, aby zawisł w salach Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie została uchwalona konstytucja. Udało się to dopiero po 93 latach od jego decyzji, w roku 1984. Mam dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Jeśli dobrze przyjrzycie się dokumentowi niesionemu przez Stanisława Małachowskiego, wyraźnie odczytacie datę. 1791 rok. Jeśli kiedyś zdarzy się Wam zapomnieć tę datę, przypomnijcie sobie obraz Jana Matejki i na pewno zaraz Wam się przypomni. A jak zamek zostanie ponownie otwarty, przyjdźcie zobaczyć ten piękny obraz i sale, w których została uchwalona Konstytucja 3 maja.